Dzień dobry. Yy, nagrywam podsumowanie naszego spotkania. Ostatniego yy, zmniejszę się, żeby może nie zajmować tyle miejsca. O tak. Yy, zaczęliśmy od takiego za prostego zadania na rozgrzewkę. Yy, mamy 6-7 gwiazdek. To jest dodawanie i. Znane są te trzy cyfry odpowiedzi w wyniku tego dodawania. No i trzeba zrekonstruować wszystkie to, co stoi na wszystkich pozycjach. No to jest bardzo proste zadanie, ale dzięki temu można poćwiczyć budowanie argumentów. No Pierwsza obserwacja jest taka, że skoro z sumy dwóch list, przycyfrowych, przepraszam. <laughs> powstanie liczba czterocyfrowa. No to na pierwszym miejscu tutaj tej gwiazdki musi stać jedynka, bo w dodawaniu z przeniesienia może być tylko jedynka. Więc zapisujemy tutaj jeden. No i od razu zauważamy, że w takim razie w rzędzie setek muszą stać dziewiątki, bo Musimy zarobić tą jedynkę z przeniesienia, to raz, a dwa. Oprócz tego, bo 9 plus dziewięć to jest 18, musi tu być w rzędzie setek z przeniesienia z rzędu dziesiątek jedynka. Także wpisujemy tutaj dwie dziewiątki i jedynkę zanotowujemy sobie tutaj. No i ten sam argument, ten sam argument stosuje się do rzędu dziesiątek, żeby tu powstała jedynka z przeniesienia i dziewiątka na miejscu dziesiątek. W wyniku to muszą tu stać dwie dziewiątki, nie ma innej opcji. No i też musi być jedynka z przeniesienia. No i w takim razie w rzędzie jedności muszą tu być dwie dziewiątki. I one rzeczywiście dają ósemkę. No i w ten sposób to proste zadanie udało się nam rozwiązać. W sam raz na. Rozgrzewkę. A tu kolejne zadanie, którym żeśmy się zajęli. Mamy liczbę dwucyfrową, i pomiędzy dwie cyfry tej liczby dwucyfrowej wstawiliśmy 0, i powstała liczba, która jest 6 razy większa od tej, od której się zaczęło, tej liczby dwucyfrowej. Co to była za liczba? No więc zapiszemy sobie liczbę dwucyfrową jako AB z taką kreską, to znaczy to, ta kreska przypomina nam, że to jest liczba, a nie po prostu A razy B. A to jest cyfra, która stoi w rzędzie dziesiątek, a B to jest cyfra, która stoi w rzędzie jedności. No i z treści zadania wynika, że jeżeli skonstruować liczbę taką a0b, której a będzie stało w rzędzie setek, 0 w rzędzie dziesiątek i b w rzędzie jedności, to b powstanie liczba, która jest 6 razy większa od tej. No więc, co to jest, ile gdybyśmy chcieli obliczyć ją, ile ta, ile, czemu równa się ta liczba a0b? No to jest 100a, bo w rzędzie setek stoi a, czyli tych setek jest a, czyli 100 razy a. W rzędzie dziesiątek jest 0, więc dziesiątek nie ma, no i plus b w rzędzie jedności. I to ma być równe 6 razy w tej liczbie jest a dziesiątek, czyli 10a plus b. No, teraz z pewnym wysiłkiem, żeśmy otworzyli ten nawias i policzyli, że 6 razy 10a plus b to jest 60a plus 6b. No, i mamy wagę. Mamy wagę, i na tej wadze możemy przeprowadzać różne operacje, dodając lub odejmując od obu stron te same odważniki. No, po pierwsze, możemy od obu stron odjąć odważnik B. Wtedy odważnik B zniknie z tej strony. A tutaj od sześciu odważników B odejmiemy jeden, czy zostanie 5B. Możemy też od obu stron odjąć 60 odważników A. No, wtedy te odważniki A znikną, bo zdejmiemy je z tej szalki wagi. A z tej szalki na tej szalce wagi będzie o 60 odważników A mniej, czyli 40 A. No, mamy takie równanie. No i z niego wynika, że 8 A równa się B. No i. Trzeba się zastanowić, jakie jest możliwe rozwiązanie tego równania. Jakie są możliwe rozwiązania tego równania? Popatrzcie, Popatrzcie. a i b to są cyfry, tak? Od 1 do 9. No bo teoretycznie możliwe jest jeszcze, że a równa się 0, i wtedy b musiało być równe 0, ale wtedy nasza wyjściowa liczba ab byłaby równa 0, a to nie jest liczba dwucyfrowa. No więc a i b mogą być. Cyframi od 1 do 9. No i widać, że a musi być równe 1, dlatego że gdyby było równe 2, to 8a byłoby równe 16, a to już nie jest cyfra od 1 do 9, więc a musi być równe 1, a b w takim razie będzie równe 8. No i to oznacza, że to jest jedyne rozwiązanie takie, i to nasze równanie tutaj to jest. 108 równa się 6 razy 18. A to jest nasze trzecie zadanie. Mamy dwa miasta A i B, między którymi odległość wynosi 40 km, 40 km. No i jednocześnie z miasta A i z miasta B wyjechali rowerzyści naprzeciw siebie. Tych rowerzystów zaznaczyłem takimi prostokątami. Jeden jechał z szybkością 10 km na godzinę, a drugi z szybkością 25 km na godzinę. No i jednocześnie z rowerzystą A wyleciała z miasta A mucha. Mucha leciała z szybkością 50 km na godzinę, doleciała do rowerzysty B, który w międzyczasie już pokonał pewną odległość, zawróciła, doleciała do rowerzysty A zawróciła i latała tak między rowerzystami do czasu kiedy oni się nie spotkali. I pytanie jest ile kilometrów przeleciała mucha. No więc żeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba tutaj coś policzyć, ale widać od razu, że to zadanie jest gdyby liczyć się tak na piechotę, to znaczy policzyć po jakim czasie mucha spotkała się z rowerzystą B i jaką odległość w tym czasie przejecha, przeleciała i potem jak zawróciła, to po jakim czasie spotkała się z rowerzystą, a i jaką odległość wtedy yy, przeleciała. To zadanie jest zbyt skomplikowane, mnóstwo rachunków. M musi być jakiś pomysł, musi być jakaś myśl, dzięki której da się je rozwiązać mniej lub bardziej od razu. No i ta myśl oczywiście jest i ona jest taka, że mucha lata tak długo, jak długo jadą rowerzyści. No więc, jeżeli wiemy, ile czasu zajmie rowerzystom dojechanie do miejsca spotkania, to możemy łatwo policzyć, ile w tym czasie przeleciała mucha. No, po prostu mnożąc ten czas przez jej szybkość, przez te 50 km na godzinę. No a ile czasu jechali rowerzyści do spotkania? No, Rowerzyści jechali naprzeciw siebie, jeden z szybkością 10 km na godzinę, a drugi z szybkością 25 km na godzinę. To znaczy, że zbliżali się do siebie z szybkością, yy, przepraszam, 15 km na godzinę. Tu mały błąd. 15 km na godzinę, teraz jest dobrze. Czyli zbliżali się do siebie z szybkością 25 km na godzinę. Zbliżali się z szybkością 25 km na godzinę i w momencie spotkania, w jakimkolwiek punkcie by się nie spotkali, gdzieś tutaj, bo ten prawy rowerzysta przejechał dłuższą drogę, bo jechał szybciej, to w sumie razem pokonali 40 km, no bo spotkali się, to znaczy, że lewy przejechał trochę, ten rowerzysta A i prawy przejechał, rowerzysta B. W sumie razem, skoro się spotkali, przejechali 40 km. A zatem czas, który zajęło im to ile czasu? No 40 km. Przejechali z szybkością jeden naprzeciwko drugiego 25 km na godzinę. A zatem 40 km przez 25 km na godzinę to będzie 1,6 godziny. No, i ile w tym czasie przeleciała mucha? No, mucha przeleciała 50 km na godzinę, razy 1 i 1,6 godziny. No to ile to będzie? 50 km razy 1 to jest 50. 1 dziesiąta z 50 km to jest 5 km, więc 0,6 to będzie jeszcze 30 km, czyli razem 80 km. No, a zatem mucha do momentu, kiedy oni się spotkali, przelatając od jednego do drugiego, przeleciała 80 km. No i to jest rozwiązanie tego zadania.